Cześć Mako! Dzisiaj siejemy rzepak. Zainwestowaliśmy w nasiona z firmy Syngenta z pełną ochroną. Zobaczycie, zobaczymy jak to wyjdzie, bo wszystko mamy do, razem z ochroną. Mamy firmę Syngenta i odmianę Florida. Tą wzięliśmy, bo u nas jest lekka ziemia. Ona jest tolerancyjna na późny siew, na suszę i opóźniony siew, a przede wszystkim wczesna. To jest wczesna odmiana. Zobaczymy, zrobimy próbę kręconą na wysiew jednego ara. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. To jest woreczek na 3 hektary. Mamy 2 i troszkę na pół hektara. To nam ma starczyć na 6,5 hektara. A czy się uda, to stwierdzimy po siebie. Teraz sypujemy te nasionka. Jaki wysiew, ile kilo na hektar? 2,5 kilo na hektar. Zobaczymy, jak wyglądają nasionka. Sierpnia. Chodziło o to, że troszeczkę opóźniliśmy termin siewu, bo mamy odmianę Florida. Ogólnie postawiliśmy na cały pakiet firmy Syngenta wraz z pełną ochroną. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Będziecie tam widzieli na filmach. No i pierwszy raz siejemy rzepak. Ustawiliśmy siewnik na 2,5 kilo. Trzy razy go sprawdzaliśmy, trzy razy wyszło 2,5 kilo. Parę przejazdów zrobimy i jeszcze raz skalibrujemy w razie czego się. Ready or not, tell me where I come. I go rosy or not, I bet that shit gon' szybciej, nie odczuwa w ogóle obciążenia tej ciągi. 120 koni nie jest tu w ogóle potrzebne w tym zestawie, tylko tyle, że jest za lekki przy podnoszeniu ciągi. Musi być obciążony z przodu, łyżeczka pójdzie, jak będzie zboże siane, w łyżce będzie zboże, także przeciwwaga będzie, nie będzie żadnego problemu. On ma dosłownie tak jak w talerzówce, on nie odczuwa tego obciążenia. Można by było 12 sieć na godzinę, ale ze względu na rzepak chcę, żeby ta ziemia przez wał pakera była zagęszczona maksymalnie dobrze, ubita i siejemy dlatego 10 na godzinę. Ale zboże będziemy siać 12 już, bo orka będzie wykonana 10 minimum dni wcześniej, odleży i nie będzie problemu. Zobaczcie jak się kurzy. Wycieraczki muszę używać. Na razie wysiew się zgadza. Syngenta tak, nam pomaga w tym doborze, właśnie doborze nasion, doborze środków od nich. No dlatego cały pakiet. Wzięła nas pod ochronę, bo cały pakiet właśnie od nich bierzemy i doradca i... Tak, no pierwszy raz siejemy ten rzepak, no chcemy zobaczyć, żeby to było dobrze. Czyli poszło i przed siewem i NPK i poszło wapno granulowane, bo tak, żeby ta ziemia, no rzepak potrzebuje, no, żeby błędu nie popełnić. No.
wszystkie filmy będziecie widzieć z oprysku na do Glebowego, tam jest na trzeci dzień. Podejrzewam, że jutro rano o 5 będziemy wraz z Rosem, bo tu nie ma co czekać na jakikolwiek deszcz, bo ten rok to jest dziki. Na pewno będzie napisane, a gdzie te uruchomienie fabryczne? A otóż było, tak, Adrian tylko nie zrobił zdjęcia, był pan serwisant w piątek, 4 dni wcześniej był. No po co mieliśmy ich tu ciągnąć na te pole do siewu? Był, wymienił wałek, przestawił ścieżki technologiczne, bo no było niedomówienie może z naszej strony. Były ścieżki na 1,60 m podciągnik, my mamy 1,80 m, czyli tam idzie inny wałek, idzie sterowanie ze środka siewnikiem tego wałka, a nie z lewej strony. Były po dwie ścieżki tylko zamknięte, a tu trzeba pod ten ciągnik po 3 ścieżki zamykać. To wszystko zrobił, skrzynie my mieliśmy w Amazonie, to wiecie, to ta sama sprawa jest, skrzynia podobna, bezstopniowa, tak samo się ustawia od zera do ileś na tej przedziałce, waży się, no i co tu innego nam było potrzebne, żeby na pole ich specjalnie ściągać. No i dlatego w komentarzach nie piszcie tam, że kiedy, czego nie było. Był u nas serwisant, no Adrian powinien tam zdjęcie zrobić, zapomniał, ale to jest niepotrzebne. To uruchomienie, no to przecież tam wiecie, jak chcecie, to sobie możecie tam znegocjować i mieć rzeczywiście na polu. My nie będziemy ciągnąć specjalnie, bo chcemy z tą firmą Unia współpracować. Być może pojawią się następne maszyny od nich. Bardzo dobra współpraca, komunikacja. Zadzwoniłem 2 dni wcześniej, przyjechał serwisa. Zresztą pozdrawiam pana Krzysia, on nas ogląda, będzie się cieszył i tylko wystarczy, że coś nam będzie potrzebne, zadzwonimy, oni przyjeżdżają. No, oczywiście trzeba się też liczyć z tym, że im dalej gdzieś macie, no to może trwać, no trzeba może wcześniej tam informować. My mamy tu 20 parę kilometrów serwis, tu nie ma problemu. Tutaj nie będziemy zresztą ich też ciągać na pole. Siejemy sobie spokojnie, próbę kręconą zrobiliśmy, 2,5 kg wysiewu nasion, tak jest zalecana przy tej hybrydzie rzepaku ozimego Florida firmy Syngenta, tak jest zalecane, tak ustawiliśmy, do połowy dojedziemy, zrobimy powtórną próbę, bo powinno w siewniku tam oczywiście zostać, zrobimy powtórną próbę, chyba że tam rzeczywiście będzie się zgadzać, to może, no ale zrobimy i dalsza praca będzie w dalszych filmach, zobaczycie oprysk, jakie tam środki są dobierane, więc pracujemy dalej.